Panie profesorze, bardzo krótkie pytanie. Jest w tej chwili w Polsce głośna sprawa pomników, ulic i innych miejsc upamiętniających komunistycznych zbrodniarzy. Pan wszedł w skład Honorowego Komitetu Poparcia Akcji Goń z Pomnika Bolszewika. Chciałbym, żeby bardzo krótko już, jeżeli pan może, odpowiedział pan na pytanie, co pan sądzi o obecności tych bardzo licznych miejsc w przestrzeni publicznej naszego kraju. Informacja przed kilku dni, chyba około 3 milionów złotych z naszych podatków pójdzie na renowację pomnika Polsko-Radzieckiego Braterstwa Obrony. Jak pan, szczególnie jako współautor książki o Armii Ludowej, która wciąż jest honorowana ulicą, do tego się odnosi? Okej. W Chojnicach był jakiś sowiecki pomnik i go przenieśli na cmentarz żołnierzy sowieckich. Tam sobie powinien być. Tam, gdzie nie ma cmentarza, należy to zniszczyć. Po prostu wywalić, albo oddać Sowietom. Też nie podoba mi się w Chojnicach, że burmistrz chodzi tam pod ten pomnik i święci wyzwolenie, czyli zniewolenie Chojnic. Ale to już inna sprawa, to jest problem Chojnic. Niech sobie zagłosuje na innego burmistrza, który nie będzie tam chodził. Okej, okay, Dandu? Ja, yeah, I'm playing. Okej. Powinna być Polska zdekomunizowana. Proszę się nie martwić aż tak bardzo o pomniki bolszewickie, tylko zniszczyć pałac Stalina. Mój przyjaciel, który walczył z komuną w Nikaragu i wylądował tutaj 2 tygodnie temu, mówi: czy oni zwariowali? Ci twoi Polacy? Co to jest? Pomnik Stalina w środku Warszawy? Wy sobie na to pozwalacie? To co, wy jesteście narodem podbitym? Dziękuję bardzo. Nie, bo wolnych ludzi nic nie złamie. Nie, jesteśmy wolnymi ludźmi w podbitym państwie. Dziękujemy bardzo.